Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na kolejne ćwiczenia, nasze niedzielne, cotygodniowe ćwiczenia. Dzisiaj zajmiemy się górną częścią ciała, czyli będziemy rozciągać mięśnie klatki piersiowej i barków, wzmacniać górną część pleców, tak żeby poprawiać naszą sylwetkę, żebyśmy byli bardziej wyprostowani. Do dzisiejszych ćwiczeń będziemy potrzebować długiej taśmy. Może być opaska, ale wtedy by trzeba było dwie opaski ze sobą zapleść, bo będziemy potrzebowali dzisiaj dłuższą taśmę. To co? Przygotujcie się i zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie, jakie wykonamy, to jest przygotowanie naszych mięśni, naszych stawów, więc ruch z barków, łokcie do góry i ciągniemy do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy, dwa, jeden. Unosimy lewe ramię wysoko i opuszczamy. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Nie pracują biodra. Pośladki są mocno ściągnięte, uaktywnione, tak żeby nie przenosić ciężaru ciała. Pracuje tylko górna część ciała. Przy uniesieniu ramienia czujcie, że rozciągacie lewy bok. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Druga strona. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Kolejne ćwiczenie, użyjemy już naszej taśmy. Jeżeli macie taką długą jak ja, to możemy ją sobie złożyć na pół. Łapiemy za końce, najlepiej w ten sposób, kciukiem tu przytrzymujemy, dłoń jest płaska i lekko rozciągamy taśmę. Wdech i wydech. Nadgarstki zablokowane, pamiętajcie o tym, żeby te nadgarstki tutaj nie były zgięte. Wdech i wydech. Sylwetka jest wyprostowana, barki do tyłu. Wdech i wydech. Naciągamy taśmę. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Świetnie. Teraz trzymamy taśmę, ramiona opuszczone i z wdechem unosimy wysoko. Staramy się rozciągnąć taśmę lekko i z wydechem opuszczamy. Wdech. I wydech. Pamiętajcie, żeby taśmę, która jest naciągnięta, lekko rozluźnić. Cały czas z kontrolowanym ruchem. Wdech. I wydech. Zwróćcie uwagę, żeby to był ruch ramion do tyłu, nad, albo nawet nad, albo nawet za głową, niż żeby to było pochylenie do przodu. Jeżeli się zaczyna się pochylać do przodu, znaczy, że nie ma większego zakrusu ruchu w klatce piersiowej i w okolicach barków, więc pilnujcie tego ruchu. Dopóki czujecie, że przy uniesieniu ramion ściągacie barki i pracują mięśnie między łopatkami, to możecie ramiona przesuwać jeszcze bardziej do tyłu. Ale jeżeli nie da się tu już więcej nic zrobić, no to nie ma co na siłę tych ramion pchać do góry, do tyłu, bo nie zrobicie tego. Będzie ruch przechylenia klatki piersiowej do przodu jako kompensacja. Wdech. I wydech.
Możecie kontynuować ruch taki, jaki jest, ale jeśli ktoś unosi te ramiona wysoko za głowę, że już nie są ramiona w linii z barkami, tylko jeszcze dalej, to może teraz wykorzystać dłuższą taśmę i próbuje wykonać ruch w dół. Wdech. I wydech. I sprawdzacie, ile tej taśmy potrzebujecie, żeby wykonać ruch. Bez uginania łokci. Trzymając cały czas sylwetkę wyprostowaną. Może ktoś z Was wykona to ze zgiętą taśmą w połowie. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Jakakolwiek opcja dla Was jest najbardziej wygodna. Pamiętajcie o tym. Ja Was nie widzę, więc daję kilka opcji, a Wy dopasowujecie do siebie. Kolejne ćwiczenie. Taśma znowu na pół. Ten sam uchwyt. Tu, między wskazującym a kciukiem. Mocno ściągamy taśmę i będziemy teraz ciągnąć do góry. Lewe ramię trzymam blisko ciała, blisko naszej nogi, blisko biodra, a prawe ramię wysoko do góry. Wdech i wydech. Znowu pilnujemy nadgarstka, żeby nam się tu za bardzo przy tym ruchu do góry nie wyginał. I nie ma przechylenia sylwetki. Sylwetka jest wyprostowana. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 4 powtórzenia. 4. 3. 2. 1. Zmieniamy stronę. Wdech unosimy, rozciągamy taśmę i wydech opuszczamy. Tu mam lepszy uchwyt, więc przełożę sobie. Wdech i wydech. Prawa dłoń, ramię blisko ciała, zablokowane. Wdech i wydech. Trzy powtórzenia, kto może? 3. 2 i 1. Świetnie. Chwila odpoczynku dla naszych nadgarstków. Poruszajmy troszkę. Robimy okręgi. Delikatnie. W przeciwnym kierunku. I znowu zmieniamy kierunek. I jeszcze raz zmieniamy kierunek. Lekko potrząsamy. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Użyjmy już teraz taśmy w połowie długości, ale jak jest podwójnie, to jest większe obciążenie, więc zrobimy to z pojedynczym. Teraz mamy taśmę na szerokość naszych barków. Łokcie blisko ciała, cała górna część ramienia przyklejona do naszego boku. Znowu kciuk, palec wskazujący i będziemy próbować rozciągać taśmę, trzymając łokcie blisko siebie, tak żebyście czuli ruch barków do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możecie nawet poczuć, że ta klatka piersiowa lekko się unosi, że rozciągamy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Ważne jest utrzymywanie łokci blisko ciała. Im bardziej rozciągamy taśmę, tym bardziej ściągamy łokcie w stronę naszych żeber. Wdech i wydech. Świetnie, zrobimy jeszcze 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1.
Uniesiemy teraz ramiona wysoko. I teraz prawe ramię jest wyprostowane, zablokowane, a lewe ciągnie taśmę w dół. Wdech i wydech. Jak najmniej ruchu prawego ramienia. I znowu nie, żeby ta taśma odbijała, tylko powoli naciągamy taśmę i powoli rozluźniamy napięcie w taśmie. Wdech i wydech. Sprawdzamy nadgarstki, jak najbardziej zablokowane. Pamiętajcie o tym, mam nadzieję. Kto może, to 5 powtórzeń. 5. 4, 3, 2 i 1. Świetnie, zmiana strony. Wdech i wydech. Teraz prawe ramię ciągnie taśmy w dół, a lewe pozostaje w tej samej pozycji. Wdech i wydech, naciągamy taśmę. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Świetnie. Opuszczamy znowu. Chwila przerwy dla naszych nadgarstków, dla naszych dłoni, bo tu mięśnie mocno pracują w tym uchwycie. Kciuk wskazujący palec. Znowu lekki ruch w nadgarstku i zmieniamy. Jeszcze raz. I znowu zmiana kierunku. Super. Teraz potrzebujemy taśmę pod naszą prawą stopą, ale taśmę trzymamy w lewej dłoni. Stopa, ta, która ma taśmę, jest bardziej wysunięta do przodu. Nie jest w linii z lewą, tylko jest bardziej wysunięta do przodu. I teraz z wdechem ciągniemy taśmę, lekki obrót klatki piersiowej i z wydechem opuszczamy kolana, lekko ugięte. Tak, żeby ruch był bardziej górnej części ciała, nie bioder, żeby tu się nam kolano, kostka nie skręcała. Zwróćcie na to uwagę. Wdech i wydech. Lekka rotacja, zwróćcie uwagę, dłoń jest skierowana w dół, a kiedy zaczynam ciągnąć taśmę, obracam dłoń tak, że kciuk jest skierowany do przodu i wtedy łokieć, bark do tyłu. Wdech i wydech. Bardziej nam chodzi o ruch ramienia niż całego ciała czy bioder. Tu będzie zbyt duże obciążenie na prawą stronę. Zwróćcie na to uwagę. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2 i 1. Zmienimy stronę. Teraz lewa stopa jest bardziej z przodu. Kciuk skierowany w naszą stronę, w stronę naszej prawej nogi. Kolana są lekko ugięte i obracamy ramię. Kciuk skierowany do przodu. Wdech i wydech. Płynny ruch. Tu nie szarpcie zbyt gwałtownie. Płynny ruch. I znowu jak najbardziej skoncentrowana praca na ramieniu, barku. Lekki tylko obrót, lekka rotacja górnej części ciała, ale dolna część ciała bez ruchu. Wdech i wydech.
jeszcze 3 powtórzenia, kto może. 3, 2, 1. Super. Jeżeli byliście w stanie wyciągnąć ramiona za siebie z taśmą złożoną na pół, to wykorzystajcie tą długość. Jeśli tutaj no, nie ma takiego dużego zakresu ruchu, więc trzeba te ramiona bardziej na zewnątrz, więc dopasujcie teraz do tego. Sprawdźcie, na ile możecie wyciągnąć te ramiona jak najbardziej taśmy za siebie, tak żeby poczuć ruch barków, żeby pracowały mięśnie łopatek i mięśnie między łopatkami. Teraz będziemy taśmę naciągać. Wdech do tyłu i wydech jak najbardziej do przodu. Wdech, taśma luźna, wydech, naciągamy. Możecie zwiększyć opór, jeśli chcecie. Tu skracamy długość taśmy. Znowu kontrolowanym ruchem, żeby nam tam taśma nie odbijała, żeby nam taśma nie ciągnęła ramion. Tu musi być kontrola naszych mięśni. Wdech i wydech. Ramiona jak najbardziej wyprostowane, nadgarstki zablokowane, sztywne. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 3 powtórzenia, kto może. 3, 2 i 1. Świetnie. Znowu nasze nadgarstki, szczególnie właśnie tu uchwyt. Kciuk, palec wskazujący. Złapcie ten kciuk w pięść i otwieramy. Wdech i wydech. Świetnie. Znowu potrząsamy lekko. Ten sam uchwyt. A tak, żebyście czuli, że ta taśma jest lekko naciągnięta. Unosimy ramiona. Teraz będziemy pracować obydwoma ramionami. Lewe ciągnie w dół, ale prawe odpowiada i przesuwa się nad naszą głową w prawą stronę, w lewą stronę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Żeby to nie był ruch z przeniesienia ciężaru ciała, pracują same ramiona w stawach barkowych. Reszta ciała jest bez ruchu. Wdech i wydech. Kto może, to jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Zmiana strony. Teraz ciągniemy taśmę. Ramię prawe w dół, lewe przesuwa się w prawą stronę. W dalszym ciągu ramiona jak najbardziej wyprostowane. Wdech i wydech, ruch. Wdech i wydech. Ostatnie 3, kto może? 3, 2 i 1. Super. Znowu nasze nadgarstki. Dajmy im chwilę odpocząć. Zaplecione palce. I obracamy dłonie. Wdech i wydech do przodu. Lekko potrząsamy. Dobrze. Taśma przed sobą. Na
szerzej niż szerokość naszych barków. Luźno, nie naciągamy je jeszcze. Teraz będziemy pracować w przeciwnym kierunku, czyli taśma jest luźno i rozciągamy. Wdech i wydech. Znowu przy wydechu kontrolowany ruch. Barki do tyłu, sylwetka wyprostowana, żebyście nie wypychali bioder do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia, kto może? 3. 2 1. Super. Teraz taśma zgięta w połowie. Uginamy lewy łokieć, a prawe ramię jest jak najbardziej wyprostowane. Wdech i wydech. Taśma jest lekko naciągnięta, tak żebyście tworzyli linię prostą między waszymi dłońmi. Wdech i wydech. I trzymamy tą pozycję ze zgiętym łokciem. Czy czujecie, że możecie jeszcze bardziej pociągnąć to ramię, to naciągamy taśmę bardziej i ciągniemy w dół. Staramy się, żeby ramię było z tyłu i wykorzystujemy głowę jako kolejny element zwiększenia rozciągania naszego barku i ramienia przez wypychanie ramienia do tyłu przy użyciu naszej głowy. Tu ważny jest odcinek lędźwiowy. Jeżeli nie jesteście w stanie trzymać tego ramienia z tyłu, tylko to będzie taki ruch, że głowa będzie się przesuwała do przodu, to lepiej trzymać przed sobą. A kto już na tyle ma zakres ruchu w barku, to za głową i głowa wypycha ramię do tyłu. 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Na razie parę razy powtórzymy. Taśma jest tylko tyle napięta, żeby tworzyła linię prostą. Wdech i wydech. I trzymamy w pozycji, która wam odpowiada, bez obciążania odcinka lędźwiowego, bo często następuje kompensacja właśnie w ten sposób. Biodra są wypychane, tu za bardzo wyginamy kręgosłup w odcinku lędźwiowym, a nam chodzi o to, żeby rozciągnąć mięśnie tu z prawej strony teraz, bok, klatka piersiowa i bark. Trzymamy jeszcze 3, 2, 1. Rozluźniamy. Świetnie. Taśmę możemy już sobie odłożyć. Jeszcze nasze nadgarstki. Wdech, ramiona wyprostowane. Jakbyście coś odpychali przed sobą. I z wydechem nasze dłonie zaplecione kierujemy w stronę przeciwnego barku. Raz lewy. Raz prawy. Wdech i wydech. Staram się trzymać łokcie na wysokości naszych barków. Nie ma rotacji górnej czy dolnej części ciała. To jest tylko ruch naszych ramion. Świetnie. I ostatni raz w prawo. Wdech i wydech. Super. Uniesiemy wysoko ramiona i powoli opuścimy. Jeszcze raz wdech i wydech. Super. Piątka za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta sesja dzisiejsza wam się podobała. Jeśli tak, to czekam na wasze kciuki, czekam na wasze przesympatyczne, pozytywne i naprawdę
napawające mnie motywacją do pracy komentarze. Dziękuję wszystkim tym, którzy dołączyli do programu Wspieram Aktywny Senior. Dla Was ogromne, ogromne serduszko za taką formę wsparcia i okazania swojej wdzięczności za moją pracę. Dziękuję również za płatne podziękowania i chciałabym Wam ogłosić, że uruchamiam sklep internetowy online, gdzie będziecie mogli kupić koszulki, kubki czy jakieś różne gadżety związane właśnie z tematyką aktywnych seniorów. Szczegóły będą w opisie filmu i również na grupie na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze ćwiczenia i czekam na Was w kolejną niedzielę z nowymi ćwiczeniami. Miłego tygodnia, trzymajcie się, pa!